Zmieniliśmy samochód z Forda Mustanga na Toyotę CHR. Nasze klubowe samochody, którymi możemy się poruszać na co dzień. Bardzo wygodne samochody, ale przede wszystkim niezawodne. Jeżeli chodzi o, o egzamin na prawo jazdy, wiąże się z tym fajna historia, ponieważ wujek, mój wujek w Ostrudzie miał ośrodek szkolenia kierowców i bardzo często pomagałem mu, czy to w ferie, czy to w wakacje, odśnieżać plac, sprzątać. Plac, malować plac, myć samochody, ale i również pomagałem troszeczkę, jeżeli chodzi o szkolenie tych kierowców. Nawet pomimo tego, pomimo mojego wieku, gdzieś tam wujek pozwalał mi wykonywać ćwiczenia na zamkniętym placu. I bardzo śmieszna sytuacja, bo kiedy niektórzy nie umieli, poprawnie zrobić ćwiczenia. Wsiadałem do samochodu i szybko za pierwszym razem robiłem to ćwiczenia. Oni wysiedali. no tak, ale Ty już masz tyle lat prawo jazdy. Ja mówię, proszę Pani, ja mam 15 lat, jeszcze nie mam prawa jazdy. Dlatego też taka śmieszna anegdota. Na prawo jazdy tak naprawdę na kurs nie miałem za dużo czasu, bo wtedy byłem w szkole Mistrzostwa Sportowego w Spale i przyjazd do domu wiązał się no, z tym, że to było raz na, na miesiąc i to na dwa dni, więc tutaj zrobienie całego kursu było, było bardzo trudne. Także pojechałem tylko raz na jedną lekcję do Olsztyna, tam gdzie, mi, gdzie mieliśmy zdawać prawa jazdy. Trwała ona chyba dwie godziny. No i później od razu poszedłem na egzamin. No i e, moi, Celem było, za cel sobie postawiłem, że no nie ma innej możliwości, żebym nie zdał za pierwszym razem, no i tak też się stało. Są bardzo fajne samochody u nas na parkingu. Jak wcześniej wspominałem, bardzo lubię niemiecką markę Mercedes, a jest kilka Mercedesów u nas. Są nawet, są nawet pod logotypem AMG, czyli, czyli dosyć mocne modele, które bardzo mnie ciekawią, interesują. Także jest spora konkurencja na parkingu. E, Cieszę się, że e, chłopaki mają również takie zamiłowanie, e, że możemy właśnie znaleźć też poza siatkówką wspólny język, jeżeli chodzi o motoryzację, ale zauważy, zauważyłem również, e, że wielu sportowców e, ma takiej mm, Taki, taki pociąg do motoryzacji. E, może się wiąże też z tym e, właśnie testosteronem, który się wydziela na boisku, z tą rywalizacją. Także na pewno to się też udziela, e, jeżeli chodzi o samochody, i wielu sportowców jeździ e, fajnymi samochodami. Ponieważ właśnie mają taką pasję. Ja bardzo dużo mocno stawiam na bezpieczeństwo, na rozwagę na, na drodze, na, na tym, że na drodze trzeba po prostu myśleć, i wiele sytuacji się zdarza, gdzie bez potrzeby są blokowane rów, różne tory jazdy. Wiele miejsc się korkuje, a trzeba by było tylko po prostu pomyśleć i zjechać troszeczkę na, w prawo lub w lewo. Tak samo tutaj. Często akcje robione, są robione z, z puli e, korytarza na autostradzie, no wiele osób nie do końca wie jak się zachować w sytuacjach awaryjnych, także e, też apeluję o to, żeby sobie od czasu do czasu odświeżyć przepisy ruchu drogowego, e, e, również pierwszej pomocy. Żeby, żeby w tych sytuacjach pomóc, przedostać się, udostępnić pomoc, taką jak jak karetka, czy straż, czy, czy, czy policja. Nie tylko nam się to może przydać, także apeluję o to, żeby, żeby sięgnąć z powrotem do kodeksu ruchu drogowego i, i przypomnieć sobie kilka, kilka ważnych szczegółów. Jest taki stereotyp, oczywiście, no, wiadomo, są, jest kilka rodzajów. Że tak powiem brzydko, e, pań, są panie, które używają lusterka tylko do tego, żeby się e, pomalować oko albo, albo usta. E, ale jest kilka e, pań, które naprawdę e, no, dorównałyby lub e, pogoniłyby niejednego faceta na, na drodze lub m, na torze, na odcinku. E, jeżdżę na zloty e, Mustangów i e, jest kilka pań e, w bardzo mocnych samochodach, w litrowych Mustangach, gdzie e, również zajmują się driftingiem, e, gdzie to no, tak nie, nie do końca się kojarzy z, z, e, z paniami za, za kierownicą. E, także niektóre panie naprawdę mają bardzo duże umiejętności, dużo większe niż, niż faceci e, i chwała im za to. Bardzo miło jest spojrzeć, e, zobaczyć w dobrym samochodzie w, i fajnie zachowując się na drodze właśnie kobietę. E, tutaj też mamy Mam taki przykład Katarzyny Pilarczyk, która jest drifterką. Obserwuję ją akurat śledzę jej poczynania i naprawdę pokazuje dużą klasę, jeżeli chodzi o, o polskie driftowanie, ale też i światowe. Z takich ciekawszych rzeczy, które ostatnio mi się przydarzyły, to ostatnio w tamtym roku miałem okazję przejechać się na torze wyścigowym. E, bardzo mi się spodobała ta jazda. E, pierwszy, pierwszy moja, pierwsza moja przygoda z Torem e, była taka, że na 50 załóg e, Ford, Fordów Mustangów, które się zebrały na zlocie, e, z Zająłem drugie miejsce, więc było to dla mnie bardzo, bardzo miła sytuacja. Duże zaskoczenie, ponieważ nigdy nie miałem okazji, żeby sprawdzić swoje umiejętności na torze. Tak mnie to wszystko nakręciło, że pojechałem jeszcze dwa razy na inne tory, odwiedziłem inne dwa tory. No i byłem również w Poznaniu na torze, gdzie był Track Day, otwarty, otwarte dni tego toru. I muszę się pochwalić, że na bodajże 70 samochodów, w pewnym momencie byłem 19, więc, a tam już były samochody, jakby to wszystko zebrać w jedną całość, to naprawdę sporo milionów można by było zebrać za te samochody. Także były dość ekskluzywne marki, ale również samochody wyścigowe, więc tutaj tym bardziej wielka satysfakcja.